Jedni wiedzą, inni jeszcze nie. Żeś nie słyszał. Nie słyszał pan? Źle robią, że się chcą odłączyć. No jak gmina tak postępuje z nimi, to trudno. Ale rozwód Szczawy od kamienicy wydaje się być tylko kwestią czasu. Jeżeli sobie dadzą radę, to nie będą, ale skąd wezmą budżetu, skąd wezmą podatki, to dostaną w kamienicy, a wieś jest, Szczawa nie jest duża. W kilkunastu miejscach w gminie Kamienica są zbierane podpisy popierające inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie podziału gminy Kamienica i utworzenia gminy Szczawa. Kto straci, a kto zyska? Powodem tworzenia gminy jest to, że niektórzy nam zarzucają, że samorząd gminy, wójt nie chce tworzyć uzdrowiska, co nie jest prawdą. I oni twierdzą, że jak będzie odrębna gmina w Szczawie, będzie łatwiej z uzdrowiskiem. Nie jest to prawda. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że faktycznie powstanie gmina, problemy co do uzdrowiska na pewno się nie zmniejszą. To są trudne tematy, to są obiektywnie niezależne od wójta, niezależne od radnych. No, brakuje przede wszystkim terenów tutaj gminy komunalnych, na bazie których można byłoby utworzyć uzdrowisko. Zwolennicy rozdzielenia Szczawy od Kamienicy przekonują, że do tej pory licząca sobie blisko 2000 mieszkańców, starająca się o status uzdrowiskowy Szczawa jest traktowana po macoszemu. Dodają również, że inwestycje w ich miejscowości są ograniczane, a nawet hamowane. Szczawa w perspektywie dalszej oczywiście to jest sprawa przyszłej Węgorze Rady Szczawskiej. Może się starać również o status uzdrowiska, przy czym zastrzegam tutaj, to będzie tylko i wyłącznie decyzja tych radnych szczawskich i trudno mi tu przesądzać sprawy. Natomiast gdyby nawet nie utworzono uzdrowiska, to Szczawa spokojnie sobie poradzi. Uważam, że mogą być trudności. Myślę, że rok, dwa po prostu nawet, żeby pokazać, że sobie radzą, po prostu myślę, że mogą sobie poradzić rok, dwa, trzy. Jeżeli ta tendencja, powiedzmy, ograniczenia finansów, czy nie daj Boże, jak kryzys głębszy by wszedł tutaj do Polski, to obawiam się, że będą trudności właśnie z wykonywaniem tych podstawowych zadań, nie mówiąc o jakimś szerszym rozwoju. Świetlana czy mglista przyszłość przed mieszkańcami Szczawy. Tego zapewne się nie dowiemy tak szybko, jakby chcieli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego samorządowego rozwodu. Co pan sądzi o tym, że mieszkańcy Szczawy chcą się oddzielić od gminy Kamienica? Na ten temat nic nie powiem. Dlaczego? Nie, to no nie. A proszę powiedzieć, gdyby było referendum, to jakby pan się zachował? Jakby pan zagłosował? Mówię, nie odpowiem na ten temat nic.